32 sołtysów, burmistrz, wymiana doświadczeń, opinii i wspólne rozwiązywanie problemów, czyli konwent sołtysów w Namysłowie. Konwent sołtysów jest gronem osób, które są najlepiej zorientowane w kwestiach wsi, ale jest też organem doradczym burmistrza. Wobec tego ja mam w nich istotne oparcie. Wiem, że jeżeli uzgadniam cokolwiek z konwentem sołtysów, to jest to również uzgodnione ze społecznościami naszych wsi. To jest zebranie jakby gremium sołtysów w możliwej jak największej liczbie sołtysów, żeby im przedstawić bieżące sprawy. Konwent sołtysów to obok Młodzieżowej Rady Miejskiej i Namysłowskiej Rady Seniorów kolejne ciało utworzone w tej kadencji. To jest bardzo dobra inicjatywa, gdyż spotykamy się jako wszyscy sołtysi i potrafimy porozmawiać na tematy, które każdy sołtys na osobno musi się z nimi jak gdyby sprostać ich wyzwaniom. A razem wiadomo, że w grupie każdy ma swój pomysł i może podpowiedzieć, jak taki problem możemy rozwiązać, żeby usprawnić działanie pojedynczej wsi. Nie trzeba latać bezpośrednio do burmistrza, tam z jakimiś problemami, z jakimiś sprawami. Można tutaj na konwencie omówić, czy tak samo jak był pan dyrektor Domu Kultury. Czasem chodziłem do dyrektora, no zajęty, to go nie ma, to jakieś wyjazdy, coś tego. Zawsze też mają coś do powiedzenia, jakieś informacje przekażą nam. Ja zbieram wszystkie sprawy, które ich nurtują, spisuję wszystkie i umawiam się z burmistrzem na spotkanie. Ja mu relacjonuję, robi burmistrz sobie kserokopię tych wszystkich zadań, które powinny być wykonane i później na spotkanie konwentu sołtysów przedstawia, co będzie, co jest możliwe, a co będzie dopiero odłożone na późniejszy termin. Żeby po prostu nie biegać indywidualnie, bo też raz z braku czasu, a dwa, że się blokuje dojście w ogóle do burmistrza. W związku z tym ja jestem tym łącznikiem między sołtysami a burmistrzem. W momencie, kiedy chciałby burmistrz rozmawiać pojedynczo z każdym sołtysem, no to i tak nie ma jak gdyby dobrego odzwierciedlenia nastrojów na wsi, społeczności wiejskiej, ale również i potrzeb tych społeczności. W momencie, kiedy mamy taki organ, taką reprezentację środowiska wiejskiego, jestem na bieżąco informowany i na bieżąco wiem o potrzebach tego środowiska. Sołtysi są najstarszą instytucją państwa polskiego, istniejącą od XIII wieku. Są przedstawicielami lokalnej społeczności wiejskiej, na czele której stoją. Mam 77 lat, jestem sołtysem, czwartą kadencję. Ja od młodych lat po prostu działałem tam w Związku Młodzieży Wiejskiej w tym. No i człowiek już tak do tej pory to ma w sobie wszystko i ciągnie to. A sołtysem jestem, no bo ludzie wybierają mnie chętnie, jakoś nie mam żadnych tam przeszkód, nic. To jest moja pierwsza kadencja, wcześniej mieszkałem za granicą, teraz wróciłem i chciałem po prostu zająć się swoją wsią i trochę ją odbudować, zmodernizować i wprowadzić trochę zmian. Myślę, że potrzeba młodych ludzi, którzy chcą coś zrobić i myślę, że potrafią to zrobić, żeby na naszych wsiach było lepiej i ludziom się żyło lepiej. Jeszcze w szkole podstawowej mieliśmy bardzo taką fajną panią wychowawczynią, która szczepiła w nas taką pracę społeczną. Nie? Zawsze lubiłem pracę na rzecz mieszkańców, dlatego nawet jeżeli to tam stwarza jakieś inne kłopoty, to i tak stwarza mi to przyjemność, nie? Móc pracować dla innych. Namowa mieszkańców praktycznie, tak można powiedzieć, a jestem już trzecią kadencję. Praca sołtysa to ciężki kawałek chleba. Sołtys powinien dbać o mieszkańców wsi i zabiegać o to, by się integrowali i wspólnie działali na rzecz swojej miejscowości. To nie jest tak, jak komuś się wydaje, że sołtys i to jest wszystko. Po prostu sołtys odpowiada za wszystko. Nie ma tam takiej rzeczy, żeby nie odpowiadać. Różne rzeczy się zdarzają na wsi, jakieś tam niedociągnięcia czy coś. Nie dość, że musimy się zająć podatkami i różnymi sprawami organizacyjnymi, to musimy pracować też z ludźmi, z mieszkańcami, zaspokajać ich potrzeby, ich pomysły oraz realizować fundusz sołecki, czyli plany i pomysły naszej wsi na rozwój naszej wsi. To jest praca od poniedziałku do niedzieli, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zawsze kiedy przyjdzie ktoś do nas, musimy mu pomóc i chcemy to pomóc po prostu. Na dzień dzisiejszy praca sołtysa polega na tym, że jest taką osobą, która do wszystkiego, czyli do zrobienia porządków
do wykoszenia trawy, do rozniesienia nakazów, zebrania jakichś tam podatków. Cała masa obowiązków, kłopotów i żadnej, praktycznie żadnej wdzięczności. To nie jest jakiś etat czy coś, żeby to godzinowo, tylko tak, no trzeba coś załatwić, to jedzie się czasem jeden dzień, drugi, trzeci po kolei, a no, czasem jest tak, że nie ma na razie nic, no to jest troszeczkę czasu wolnego dla siebie też. No. Sołtys to jest człowiek o tak zwanej brudnej, czarnej roboty, no bo on musi tak... Przede wszystkim być łącznikiem między urzędem gminy a społeczeństwem. Musi przedstawiać na bieżąco wszystkie sprawy, które dotyczą zmian na terenie gminy, projekty, które będą realizowane. Są dostępni dla ludzi 24 godziny na dobę i znają ich problemy od podszewki. Wyróżniają się aktywnością, pomysłowością i przede wszystkim skutecznością, a efekty ich pracy widać gołym okiem.